Ogrodnicze vademecum. Przed nami garść podstawowych informacji na temat zakładania trawnika. Trudno sobie wyobrazić ogród bez trawnika. Planując jego założenie, trzeba uwzględnić zarówno estetykę całej kompozycji, jak również fakt, że będziemy musieli go później pielęgnować. Zespolone, większe i równe powierzchnie trawy kosi się znacznie łatwiej niż pojedyncze fragmenty poprzecinane wieloma rabatami. Kwiaty, krzewy i drzewa powinny raczej okalać trawnik niż zajmować jego środek. Trawnik będzie rósł tak, jak pozwolą mu na to warunki glebowe. Dlatego najważniejszą czynnością, jaką musimy wykonać przed założeniem nowego trawnika, jest odpowiednie przygotowanie podłoża. I dotyczy to zarówno darni z siewu, jak i z rolki. Jeśli chcemy, by raz założony trawnik cieszył oko przez wiele lat, konieczne jest głębokie spulchnienie gleby. Najszybszy efekt osiągniemy, wykorzystując urządzenie służące do spulchniania, napowietrzania i odchwaszczania gleby, np. glebogryzarkę. Intensywność obróbki ziemi za pomocą glebogryzarki zależy przede wszystkim od rodzaju gleby i jej stanu oraz od kształtu noży i szerokości roboczej urządzenia. Im wolniejszy posuw i wyższa liczba obrotów, tym bardziej precyzyjne będzie rozdrobnienie gleby. Jeżeli mamy do przekopania mały obszar pod trawnik, możemy sięgnąć po szpadel. Niezmiernie ważne jest dokładne odchwaszczenie terenu pod trawnik. Można też glebę zasilić przedsiewnie nawozem lub wymieszać glebę ogrodową z bardziej żyznym podłożem. Po spulchnieniu gleby warto odczekać, aż ziemia osiądzie. W przeciwnym wypadku po wykiełkowaniu trawy mogą pojawić się nierówności. Gleba pod trawnik musi być też dokładnie wyrównana. Początkowo pomogą w tym grabie, a potem można wykorzystać poziomicę lub deskę. Na tak przygotowany teren możemy kłaść trawnik z rolki lub wysiewać nasiona. Trawnik z rolki jest najszybszą drogą do zielonej powierzchni w ogrodzie. Musimy pamiętać, że na początku podlewamy taką darń obficiej niż zazwyczaj, żeby trawa dobrze się zakorzeniła. Delikatne użytkowanie możemy rozpocząć po około 2 tygodniach od ułożenia. Wysiew trawnika jest opcją znacznie tańszą. Obecnie można kupić najróżniejsze mieszanki nasion, od wytrzymałych traw sportowych, przez delikatne odmiany traw ozdobnych, po specjalne mieszanki na miejsca zacienione. Musimy się więc zastanowić, jaką funkcję będzie pełnić nasz zielony dywan. Ilość nasion potrzebna do pokrycia 1 m² zależy od rodzaju mieszanki i podana jest na opakowaniu. Podczas wysiewu bardzo przydatny okazuje się walec. Bezpośrednio przed siewem ostatecznie wyrównujemy nim powierzchnię przewidzianą pod trawnik. Ubitą powierzchnię przeczasujemy lekko grabiami, żeby nasiona dostały się w małe rowki. Nanosimy je ręcznie, metodą rzutową lub bardziej precyzyjnie za pomocą siewnika. Zawsze krzyżowo, najpierw idąc w jednym kierunku, a potem kierując się w poprzek placu. Na koniec możemy nasiona jeszcze raz delikatnie zagrabić i całość ubić ponownie przejeżdżającym walcem. Nie należy siać podczas silnego wiatru. Ziemia obsianego terenu powinna być stale wilgotna, przynajmniej przez pierwsze 2 tygodnie. Odpowiednia wilgotność podłoża oraz temperatura przekraczająca 8 stopni Celsjusza stwarzają korzystne warunki do kiełkowania traw. Okres kiełkowania zależy od mieszanki i wynosi od około 1 tygodnia do ponad 3 tygodni w przypadku niektórych mieszanek sportowych. A o tym, jak pielęgnować trawnik, powiemy w kolejnym odcinku. Zapraszamy za tydzień.